Moją winą jest, że ewentualnie nie przygotowałem się do tego formalnie. No właśnie. Tego wniosku. Jakieś uzasadnienie czy politykę tak uściekowo na tym, że nie wiedziałem, pani radny, jak to generalnie spotkaliśmy się z taką historią, że proszę panią panu, kiedy tego tematu jeszcze wrócimy, będzie sesja w grudniu. W tym zakresie ewentualnie te uchwały byśmy uchwali, jeżeli to było formalnie możliwe. Spotkaliśmy się z sytuacją, że była określana w formie uchwały Rady Gminy, nie wiem, to ktoś już posłyszał, maksymalna stawka obowiązująca na terenie gminy dla przewoźników. Czyli można ewentualnie zastanowić, czy jesteśmy w stanie ustalić maksymalną stawkę dla przewoźników. Do tego tematu, że to mamy proponuję, że znana jest cena na oczyszczalni, bo jest znana za ilość przewozi. Tutaj próbować może potrzeb dobrze i tego tematowi przyjrzeć. I tę uchwałę będzie trzeba powiedzieć. Ale to w innej uchwale, a na pośrednictwie. Znaczy, być może w innej uchwale się pojawi, bo na uchwałach się tam. Tym, że ze ścieki ze zbiorowego dopłacany jest, a tutaj nie. No, według mojej pamięci metr sześcienny z beczki był tańszy niż inny. Ale i teraz jaka ja to jest tańsza? 5 złotych. Czyli taniej niż... Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy. Następna uchwała w sprawie przydzielenia dotacji dla braku Rzeczypospolitej pod wezwaniem świętego Chrzciciela w Łańcuchowie. Proszę bardzo. Proszę podać głos w sprawie. Proszę. 90. Przystępujemy do głosowania w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Łańcuchowie. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Następna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Czy ktoś chce zabrać głos? No. Nie widzę. Chętnych. Uchwała. Piotr, zmieniającą uchwałę z Krajowej Rady Związkowej, kto z Panem Panem Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następnie uchwała K. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy 2012. Otwieram dyskusję. Weź zrób. Nie widzę. Mam radę, bo proszę bardzo. Ja myślałem, pan tam jeździ. Ja te łóżeczki. Zabrać? Zabrać. Z drugiego pożenia. Brak sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Chciałbym się dokładnie dowiedzieć, o jakie to mienie. Dobra, jest troszkę przystąpienia. Tego mienia. A także dlaczego właśnie te przychody z tytułu emisji są mniejsze o 200 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Proszę Państwa, emisje są jakby, wartość emisji jest notowana na giełdzie. To założenia, kiedy emisje przykładu, nie pamiętam, ile na to patrzyło. Tak, ja tej emisji sprzedaliśmy ostatnie emisje na poziomie 8. Proszę uwagę. I kurs euro i kurs wartość emisji decyduje po prostu, także jest to realnie niejako plan. Co do zmniejszenia dochodów, mamy to. Wszyscy zauważono na jednej sesji ostatniej, że nasze dochody, potencjalne dochody mogą być zawyżone w pozycji sprzedaż dochodów majątkowych. I tak jest prawda, że tutaj się zgodnie sprzedajemy, jeszcze jesteśmy w trakcie sprzedaży gruntu na zakładzie Górze Drogę. Dwa pierwsze akty notarialne, które zostały podpisane. W tym roku jeszcze czekają nas mam nadzieję, kolejne akty. I ten plan dochodów nie będzie zrealizowany w 100%, a zawierał kwotę ponad 1 000 000 z tego co pamiętam, jest korekta 500 000, należy się spodziewać po wykonaniu budżetu, że ta korekta będzie wyższa niż tutaj tych zapisów. Do tego 500 jeszcze pewnie ze 400 będziemy musieli tego wykonywać zmniejszyć. A jaki jest powód? Proszę Państwa, to też szeroko jakby temat komentowałem w naszej jakby działki plan czas działki. Mam tylko taką informację z Rady Marszałkowskiego, byłem długą rozmowę z dyrektorem działu z dyrektorem Wielkim, z której wynika, że procedura zmian w parkach krajobrazowych, czyli jakby wielkości parków krajobrazowych, takiej inwentaryzacji tych parków krajobrazowych. Ta procedura jakby na dobre ruszyła, dotyczy to w szczególności gminy Wylewów, dotyczy gminy Chełm, akurat jest Chełmski Park, Pani Rozewa Pawłowski, nie jest związany z tą nową inicjatywą, jest trzeciej spółki węglowej, nową nowej kopalni na terenie województwa. Prace będą dość skomplikowane, chodzi o inwentaryzację szczegółową właściwej wielkości powierzchni parku na terenie gminy Wylewów. Będą pracowali geodeci. Czemu ma to służyć? To ma służyć jak urealnieniu wielkości parku w otoczeniu jakby zakładów przetwórczych, gdzie nasza ta działka podpowiada bez względu na to, jaką by miała pełnić funkcję w przyszłości, na co była przeznaczona. No jest ograniczona, czy objęta tą wadą, że granice parku, że zapisek
zapisy parkowe, tak to nazwę, ograniczają wielkość działki około 100 metrów zakazem inwestowania w linii brzegowej. Także chcieliśmy, ja tylko przypominam, że zapowiedź od marszałka zmian w granicach parku nastąpiła jeszcze w tamtej kadencji. My zmieniamy plan 4 lata, marszałek zmienia nam 2 lata granice parku krajobrazowej, czy ponad 2 lata też, tak to generalnie wygląda. Co nas tłumaczy w zmianach tego planu, ja będę się do tego preparacji odnosił. Są to dość skomplikowane procesy. Jeszcze przewodniczący sejmiku poprzedniej kadencji, bo pan Jacek Żaniak opisał pismo, z tego wynikało, że procedura zmian parku rusza i miało 2,5 roku, żeby działkę inwestycyjnie, że tak powiem, czy uzbrojoną działkę mamy, nie jest ona z formalnego punktu widzenia zdatna do wielu inwestycji. Stąd zakładaliśmy wpływy budżetowe z tego tytułu drugi rok. Te wpływy dochodów majątkowych będziemy wyglądać ostrożniej, bo zdajemy sobie sprawę, że być może jeszcze tam jest jedna zmiana w planie potrwa jeszcze. Uchwała w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o wniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Łęczyńskiemu. Tu chodzi o zmianę w paragrafie pierwszym, jest napisana. Wartość pomocy rzeczowej ustala się w kwocie 35 634. Na co jest ta pomoc? O co nie chodziło? Na co? To dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Projekt EU to jest ta dodana do porządku dzisiejszych obrad. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. Proszę bardzo, na podstawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się ośrodek pomocy społecznej w Zielonowie jako podmiot właściwy do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wspierania rodziny, o których mowa w ustawie dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dziennik ustaw nr 141, pozycja 887, z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Julii Mlewi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A zatem podejmujmy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tak, mamy ósmy odpowiedzi na interpelację. Nie było interpelacji, oprócz tej pisemnej pana. Tak. Jest głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja nie dostałem odpowiedzi na moją interpelację, którą złożyłem kilka dwie sesje temu do tyłu, dotyczące kolejki w sprawie zmian w sprawie przekształcenia gruntów. Tu jeden z mieszkańców się na to skarżył. Ja proponowałem panu przewodniczącemu, aby zwołać komisję na ten temat, gdyby to nie było ani komisji, ani odpowiedzi w tej sprawie. Bardzo proszę o odpowiedź. Prosiłem o to, abyśmy uporządkowali sprawy składania wniosków, ponieważ dzisiaj nikt nie wie, jeżeli złoży wniosek, na którym jest miejscu, jak to się przesunęło, nie ma takiego tego uporządkowanego. O to prosiłem. Panie, to na koniec świata będzie, to nie trzeba wojny. Aby do grudnia. Mimo wszystko, Sara. Teraz chciałbym jeszcze, panie wójcie, poruszyć temat, który też już poruszałem. Chodzi mi o te trawniki, ale teraz sytuacja się robi coraz gorsza, zwłaszcza w sobotę. Jak jest tak, samochody na gminie stają na tych trawnikach. One są już tak wydeptane, zajeżdżone raczej. A będą o zabezpieczenie jakoś tych trawników. Ja nie wiem, czy mówić, czy ma się rzeka ustalić jakieś właśnie te samochody. Nie wiem, jak to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Świadczy o estetyce, ochronie środowiska tutaj pracują. Podobnie nie jest koszy na śmieci, tutaj w Milejowie jakoś ubyło tych koszyk. Wiadomo, że ma to duży wpływ. Brak koszy na zanieczyszczenie środowiska. Tak. To w tej chwili to też nie ma. Pan radny Buba, panie przewodniczący, przypomniałem, że tutaj, czy nie można w
żeby Osy i Mariniowa do Polonii odczuwek i żeby mniej płacić za tą wodę dla gminy Puchaczów, podłączyć po prostu, połączyć razy, byśmy brali od naszej gminy. Zastanawiałem się na to. Nie wiem, jak darmo nie płaci. Gmina Puchaczów za bogata jest. A jeszcze pani mówić jeszcze jedną sprawę, w Klarodzie, chyba na nim szkoda, że pana Walczaka nie ma, bo tam ten most, co zrobili, ja zapytałem leśniczego i po prostu tych wszystkich, nie wiem jaki taki, nie będę mu ubliżał. Będzie drogi zamykał, będzie wszystko, jeszcze powiem, że wójt zrobił sobie samą wolkę, ludzie mieszkają tyle tam na tym świetniku takim, jak to się mówią, z guzika, tutaj ta kordeczka zrobiona. Mówię, nawiozę żużlu, żeby to nam jest źle. Broń się Boże, wójt samą wolkę zrobił. Nie wiem, jak to zrobić teraz, żeby no, ludzie wchodzą, przecież ciszą, że to śmiecie, że tamto, mają na czym pisać. Ale co chodzi o dobrość, żeby zrobić, co nikogo nie ma. Nie wiem, co to. No jak postawisz szlepany, to wtedy nie będziemy jeździli. Wszystko całe zanieprze i to tędy. Tyle się zawiezło tego urlopu, tego wszystkiego, no można by jakoś porozmawiać z tym leśniczym, z tym wszystkim, żeby dał zgodę, no bo powiem wyraźnie nie powiedział, że wójt zrobił samochód. Że walczy po prostu tam. Tak, ale teraz fajka, więcej jeszcze budują. A ja po spodem przyjdę. Aha, jeszcze jedna. W ulicy Bieleckiej zgłaszałem kiedyś barwuj naciska i oświetlenie drogi. Światło. Światło tam i zdemodulowali te. Może panie przewodniczący, panie sołtysie, proszę bardzo. Tak, nie mówię. Panie wójcie, u nas w Kolonii Ostrołek nie ma słupów, ludzie nie mają czym świecić, trzeba by światło założyć. No teraz nowe linie kładą i wyrywają słupy i ściągają linki. Ziemią. Na światło uliczne. Trzeba plus zbierać, to trzeba mieć pierwszy. Rady zbierze upier. No, czego ja mówię? Pan radny Adamek Kruszusz? Tak. Ja bym chciał pana wójta zapytać, kiedy zostaną naprawione drogi po budowie wodociągu. Bo ten wykonawca się zabiera, zwija to się wszystko, jak wiadomo, ale nikt nie myśli, żeby zostawił teren w takim stanie, jaki zastał. Widział wójt, jak on rozsypał władzy i nikt w tej chwili się nie zajmuje dalej z tym. Ja tam byłem w miejscu, że tak powiem, skazany i naprawdę tam nic innego nie zrobiło. Jeżeli chodzi o te uliczki w Białce, no to ja wiem, że tu starsze osoby, które chcą jechać rowerem, jest kamień przywieziony jakiś tam, powiedzmy. Ale można było wójt rozsunąć i jakoś to porównać przynajmniej, a to jest sytuacja tego rodzaju, tak jak on zwrócił urlopkę, tak w prawie zostawił. I jak można jechać po tym wszystkim? I to właśnie dlatego taka sytuacja. Następna sprawa, chciałbym zapytać, kto z tą drogą dalej w Dąbrowie, bo będzie nachodził nowy budżet, a wiadomo, że województwo wymyślało jakieś tam ekodrogizmu i robi, czy byśmy się na to nie skusili coś takiego zrobić, bo mówi się już, że dwie takie drogi powstały w województwie rybackim. No i następna sprawa, ten przystaneczek w Dąbrowie, żeby to było z pustkami, bo te dzieci w tym błocie stoją. A nie wójcie, bo to jest na tym, jak wiadomo, że tam te dzieci nie ustoją tam na tym dziękuję bardzo. Ekologizm, jak to jest słowo, tam je pio, ponieważ wiesz. Pani Wędowa, prosił głos. Czy mam zgodę radnych? Mam udzielenie głosu? Nie wiem. Proszę pana. Mam pytanie do radnych. Niestety niektórzy wszystkie kadencje do roku 80. I tak.
robi się drogę, robi się wodociąg, robi się światło, robi się wszystko, robi się telefon. Panie panowie, to moje pytanie brzmi, od kiedy to cyganka i wiesz, starościce graniczą z gruntami pod zamkiem. Wszystkie drogi, wszystko żeście zniwelowali. Ja piszę podanie do wójta, piszę...